Pepciu! Czy ty wiesz, co my dzisiaj sam robimy? Jesteś Pepciu. Z widzami się przywitaj. Dzień dobry, Pepcia, witamy serdecznie. To był jakiś prosiak. A co, ja prosiak jestem? No ty jesteś taka bardziej świnka Peppa, masz rację. Dobra, wyskakuj, bo dzisiaj musimy zrobić jak najwięcej fragów. Wiesz dlaczego? Oczywiście, że nie wiesz, to ja powiem widzom. Jak ja zrobię fraga, to ty czytasz DM-a swojego. A jak ktoś nie wie, co to jest DM, to jest fraga, tutaj właśnie czytasz... wyświetla definicja. Dawaj, walimy ich do gry, baj się! Ej, on ma shotguna! Torki, mordo. Nie, nie wierzę, ty jesteś bandyta najgorszy, nie? Przepraszam. Będę. Ja dwa fragi, dwie prywatne wiadomości. Weź go tylko dziabnij, no i dobra, już ci czytam wiadomość pierwszą w takim razie, dobij go tylko. Jeszcze nie. Musisz dobić. Czytam pierwszą wiadomość ze swojego Instagrama. A nasze Instagramy się teraz tutaj wyświetlają. Ja mam smarty.ety, a ty kepciaki. Masz? Także wbijajcie koniecznie. Uwaga, siema Smarty. Chciałbyś może dołączyć do teamu mojego i mojego kolegi? Spełniasz wszystkie wymagania. Team nazywa się GR, skrót od gruby. Dziękuję ci bardzo serdecznie, widzu, za taką wiadomość. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście z najmilszą chęcią dołączę do twojego teamu. A podniosłeś moją kartę? Kurde. No właśnie, ładnie. I tyle widzieli z gierki naszej. Dziękuję ci bardzo serdecznie, jesteś profesjonalistą w ogóle w tego Fortnite'a. Let's go, lecimy z następną gierą. Dobra, jeszcze raz te słone, bo jesteś pussy player, ci powiem. Co ty robisz? Nie, dobra, nie, to się nie dzieje po prostu. Niereformowalny jesteś. Niereformowalny jesteś. Ty jesteś niereformowalny. Jak kadeci spada, jak ty prawie na minusie już masz. Pierdziel cię. Nie można mieć kadę na minusie, jak coś kepcio. Aha, ja mogę. Widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby kepcio następnym razem miejscówki nie wybierał, bo będzie Resident Sleeper na odcinkach. O, ale mam broń teraz. Snajperkę mam. A, snajperka w dłoniach Smartiego to w sumie nic. El profesor, el profesor. Zobacz to, ja też. Wyrzuć, w tej chwili wyrzuć. Mamy deala czy nie mamy deala? Mamy. Bo jak ty bierzesz snajperkę do ręki, to nam od razu watch time spada, bo widzowie wychodzą z odcinka. To u ciebie tak snajperzy. No, tak. Gruby tu jest. Że ty? Tak. No, dawaj, jest, bo kotowa ten gość. Czekaj, ulepszę sobie tę snajperkę. Ej, na epickie. Weź go nie challenge, ja jadę. Ulepszy sobie go też. Ale nie rób tego, nie troluj. Jesteś super smarty. Ja zawsze mówię, że ty idą. Ja wiem. No przecież ty byś mi nigdy gierki nie sknucił, na przykład, nie? Nie, ja tylko zjednoczony. Ja wiem, no przecież ja wiem o co. O co a chodzi, Kepciu? Tak, dokładnie, tak jak mówisz, no. Dla bezpieczeństwa, sorry. Ale to nic, przecież Kepciu. Nie! Ty grubasie! Mamy to! Ja pierdziele. O mój Boże, prawie padłem. Dalej, chodź. Nie możesz się leżeć w środku? No nie mogę, bo się padaje. Kurde, chodź tu. Co jest? Tak gruby jesteś, że taksówkę powalasz. Wysiadaj, mówię. Wysiadaj, ty nie masz prawa jazdy. No, dawaj. Ej, przecież Passatem jakoś driftowałem. A, ty w miejscu driftowałeś Passatem, także no. To był pierwszy drift w miejscu na świecie w ogóle. No słuchaj, no jestem top 1 po prostu. No. Jak coś to Kepcio gazowanie z driftowaniem myli, także tu widzu spokojnie. Dla niego nie ma różnicy. Widzę. Jezu! O mój Boże! Co to było? Co to było? What the f***? To ty tak grzesz, Japę? Przecież to bambiki były, one się ledwo ruszały. Trzy fragi żebym zrobił. Trzy DM-y mam przeczytać? Nie, no ty jesteś niepoważny, mi się zaraz zapas skończy. Ja chyba z pięć przygotowałem tylko. Leży! Leży! Let's go! Let's go! Let's go, mamy to! Czytaj DM-y. Dobra, ile? Jednego? Jednego, no. Dobra, słuchaj. Siema, knucie. Dawaj, jeden versus jeden, śmierdzielu, emotka, żygania. Emotka żygania. Jesteś większym potem niż farmer. Potem. Czyli, że bardziej się pocisz ode mnie. I że jestem śmierdzielny emotka. Tak, bo się nie kąpiesz, On ci komplement sprawił, że z pocuchem Fortnite'a jesteś, rozumiesz? A teraz powiem ci tak. Ja mam tak. Siema mordo, robimy Skybase i potrzebujemy twojej pomocy. Potrzebujemy cię w naszej składzie! Please porotuj Smartę. Nie wiem, co znaczy porotuj. Wydaje mi się, rotacja. Może chodzi o rotację. Też myślałem, przeszło mi przez myśl, że please poratuj, wiesz? Poratuj? Dobra, uwaga, teraz tak. Takich w ogóle wiadomości mam ultra mało. Dziękuję, że wysyłacie mi ich 50 dziennie. Cześć Smarty, w sumie dzień dobry. Mam pytanko, bo ja chciałbym zacząć nagrywać na YouTube i mam pytanko, bo miałem pomysł na serię, czyli jeden na jeden z YouTuberem. Miałeś kiedyś taką propozycję? Miałem codziennie takie pytanka. I czy ktoś z Teamu Bot jeszcze by z nim nagrał? Z jakiego teamu? Teamu Bot. Byku, może być problem mały. Może być problem, no. Dobra, jeszcze jeden DM mi został, nie? Możemy nagrać od Ja też Poznań, jaki chcesz mogę, ty by nagrać odcinek. Słuchaj, bo ty czy to wiemy? Ja już mam fraga kolejnego. Leży, kolejny! Leży. On jest obity jak ktoś. Leży, zero ma. No wiem, że ma. A, nie, kurwa, leży, kurde! Nie, ty jesteś niepoważny. On ma 2 HP.
musi w niego trafić, jak chcesz, żeby go zabić. Co ty gadasz? To Sparty, Sparty! No nie, no, ale tam fraga zrobiłem ze snajperki, czytaj DM-a. No. Cześć Kepcio, nie masz psychy, przeleć mi 50 zł na święta. Pozdro i numer konta. Serio mówisz? A teraz też takiego miałem cwaniaka, co najpierw mnie próbował oszukać, że konkurs wygrał, potem jak go wyczaiłem, że nie wygrał, to mówi, a wyślesz chociaż jakiegoś paysafe carda, bo mam biedną rodzinę. I mówi, ja pierdzielę, mówię, co jest ty? I wchodzisz na jego profil i tam zdjęcia z wakacji, nie? Zdjęcia z wakacji egzotycznych, no naprawdę. Nie. A ja w życiu za granicą nie byłem na przykład. No ja tak samo w ogóle. Ja sobie w Poznaniu byłem, to już jest ten. To już jest za granica. Znaczy to dlatego, że Domaszkowice są za granicą i wiesz, żeby tam wjechać, trzeba mieć wizę i jak wyjeżdżałeś, to już byłeś za granicą, tak, dokładnie. Dobra. Słuchaj, mamy następnego DM-a. No dawaj, dawaj. Uważaj, ale skup się, bo to będzie po angielsku. Bro, do you want a free PS5? PS5 today is celebrating 2021 with free PS5s for everyone. Just follow the instructions in the bio to get one. Zrozumiałeś? To, a to była jakaś zwrotka? Jakiegoś rapera? To był Eminem. Jego najnowsza składanka to była. Tam mówił, że za darmo PS5 dostanę. Dobra, wylądowałem, mam broń. Ja trafiłem gościa, który stał w miejscu. Nie wiesz. Każdy nie ma jeszcze to tego przystania. To się nie liczy. Nie, ale mi uderzy dwa razy człowiek. O Jezus, o Jezus. Gdzieś na ostry dyżur nie musiał jechać zaraz. Nie wiem, to się nie dzieje, przecież no chłop z shotgunem, a ja mam PM. Chłop się ledwo rusza, ale jak ja mam go dziabnąć, jak on mi wali z shotguna? Ale ja go z KH zabiłem, zobaczymy co ty miałeś. No, o, Mkę miałeś. Dobra, czytam DM-a. Uwaga, bo on jest bardzo długi. Siema Smarty. A few moments later. Siema Smarty. Wszystkiego najlepszego i udanego Sylwestra. Proszę bardzo. Fajny DM-ik? Fajny, nie? Więcej takich DM-ów. Tak, więcej. Wydaje mi się, że on z tobą się przywitał, czy zapomniał o tym? Wiesz co, chyba nie napisał nic na początku wiadomości, także pamiętajcie, żebyście przywitać na początku jednak mimo wszystko, nie? Nie, no nie wierzę, nie, to 30 HP chłop miał i tego nie powaliłeś. Mam fraga. Ja też mam. Mam drugiego. Leży kolejny. Zabiję kolejnego, zabiję dwóch. O, zabiję go, o mój Boże, jakie szczęście, mam 3 fragi. Ja mam 2. Co jest, robimy to! Dawaj Diema. O, ładnie. Ani żeś nie przeczytał, ani nie zabiłeś. Nie, to się nie dzieje. Leży jeden. Chodź mi podnieś, no. Kurde. Leży jeden. Drugi ma zero. Podnoszę się. 3 DM masz do przeczytania. Dobra, gruby, ty się skup. Leży. Nice. Drugi ma zero. Leży! Let's go! 5 DM-ów czytaj, 5 DM-ów czytaj. Leży, zabiję go, let's go. Nice. Ty kolejny team. Obijam ich. Ała! Spadłem. Nie! Nie no, kostkę skręciłem. Teraz lecimy na spokojną miejscówkę i czytam wszystkie DM-y. Dobra, bo jest naprawdę dramat. Mówisz mojego skina? No, zebusiek, no. Dobra, nie zmieniaj tematu, DM-y czytaj. Pomysł na odcinek. Smarty jako farmer może mieć tylko leczenie takie jak na przykład kapustki czy papryczki, a ty jako ryba tylko ryby próbujecie wygrać gierkę. Tylko wiesz jaki jest problem, że to było 22 tak. czerwca, a ty wstawiłeś odcinek taki sam 20 czerwca. No. On podał twój odcinek. Serio? Przyszedł do ciebie z pomysłem mojego odcinka. Tak. Ty to samo robiliśmy. Nie no, może nie widział po prostu, nie? Na pewno nie widział, nie, Kepcio? Dobra, czytaj następnego, dawaj następnego DM-a. Słuchaj, odezwała do mnie się bardzo popularna persona w świecie tak. telewizji. Tomasz tak. Hajto. Ooo! Siema, sorry za to, co się stało w 2009 roku. To nie było zamierzone, naprawdę przepraszam ciebie i twoją babcię. Hajto, bandyto ty! I słuchaj, czekaj, dalej, czekaj. A dalej jest, dobra, no to nieźle. Dołącz do mnie w Critical Ops, jest niesamowita. I link do gry. Dołącz do mnie w Critical Ops. A to nieźle. Słuchaj, ja też mam dobrego DM-a. Uwaga. Dzień pierwszy czekania, aż mi odpiszesz. Tylko, że chłop się poddał po jednym dniu. Dobra, dawaj następny, bo ty tam miałeś sporo tego. Dostałem bardzo kuszącego. Co? Kuszącego. Jeszcze raz. Jakiego? Kuszącego. Jakiego? Fajnego DM-a. Fajnego DM-a, dobra, okej. Okay. Miałeś na myśli kuszącego. Dobra! No, cześć, Kepcio, mogę z tobą 1v1 i z team bot. Wysłał mi gifa kebaba. A za to się skusić? O kurde. I co, skusiłeś się? No, znaczy, no, chciał z team bot, nie? A jest problem. No, jest mały problem, no, jest mały problem. Ale Byniu, no, są szanse. Pamiętaj, nie poddawaj się, nadzieja umiera ostatnia. Dobra, to ja przeczytam, bandyto ty. Mam takiego, uwaga. Dzień dobry, Smarty, lubię kasztany i szyszki. I co byś odpowiedział, no? No bądź ja mądry i pisz wiersze. No, no co byś odpowiedział na takiego DM-a? Ja też bym napisał. A, ja też byś napisał. Siema, no, można popisać. 2 miesiące później. Siema, Kepcio, pytanie mam. Prowadzę team eksportowy. Jaki? Pytanie, eksportowy. A co to znaczy? Chyba, że eksport. Wiesz, że z Niemiec do Polski, z Polski do Niemiec. Ej, to jest przemytnik, ty go nie akceptuj. Team eksportowy, no to znaczy, że coś wywozi z... Przemytnik to jest. Słuchaj, dalej, jest pytanie, czy miałbyś ochotę dołączyć w nasze szeregi? To jest do jakiegoś gangu. No, to jest gang, to jest gang.
Tak, to jest wiesz, kto to jest? To jest Mokotów. To jechał na Mokotów w końcu. On nie wybacza. Ale widzę, są plusy i minusy. Plus jest taki, że ja mieszkam tam, gdzie Smarty, a Smarty tam tak, nie ma. Tak, a mieszkamy za granicą. A to jest wiadomość w ogóle ukryta, że oni wiedzą, że mieszkamy za granicą i że nas zaraz dojadą, rozumiesz to czy nie? Mi się wydaje, że oni chcą ze mną współpracować i ciebie dojechać, bo sobie ja przyznam ci końcówkę. Oczywiście za obiecaną kwotę. Jeżeli byś był chętny, pisz do 2115, nie powiem dalej. To w ogóle jakaś potężna grupa. I wydaje mi się, że oni chcą ze mną po prostu współpracować i chcą ciebie dojechać. Rozumiem, to tak może być. Za to jak obrażasz Mokotu. Marnuj więcej tych impulsów, bambi. Leży. Mam fraga, czytaj DM-a. Czytam. Siema Knucie, zmontujesz mi klipy. No pewnie, no weź mu zmontuj. No tak, ja generalnie myślałem, żeby oddać mu kanał i żeby montować mu po prostu filmy. O, go za darmo. No a jak za co? I daj mu jeszcze moje kluczyki do Passata. O, leży, zabiega. Że se kostki nie zwichnąłeś na nim, no. Dostałem propozycję od sprzedam konto Fortnite. Siema, wyślij nudeska, ty seksiak, mry. Gajuszku, ty mój i emotka była kożana. I co? I wysłałeś. Twoje zdjęcie. Jak moje zdjęcie? No twoje. To którego miałeś nie wysyłać? Nie, już ci więcej nudesa nie wyślę. Ostatni raz ci nudesa wysłałem. Mam jeszcze jedno. Ej, stary, ważna akcja. Jak mi odpiszesz, to w tym momencie odpalam kamerę i robisz migo. A jak mi nie odpiszesz, jest zdjęcie pójdziana z mieczem, to mój stary się dojedzie. Leży. Leży, let's go! Dwa fragi moje! Ale co twoje przyczyny? Gdyby nie ja, to byś tutaj... A, zresztą, bo szkoda szczępić ryja. Dobra, czytam DM-a, uważaj. Ja teraz tej wiadomości za bardzo nie rozumiem. Siema, Krystian, mam do ciebie biznes, w którym możesz zarobić 1000 w prosty sposób. Tylko problem jest taki, że ja ani Krystian, ani tego 1000 nie widziałem. Do biznesu to już w ogóle. Także wiecie, no, jest mały przypał. Bo gdzie jest moje 1000, to ja się pytam. Gdzie pieniądze są za las? Bo tak to każdy głupi potrafi pisać, że mam do ciebie biznes, a potem się przestał odzywać. To klasycznie, to tak zawsze jest. A jak myślisz, ile lat ma ten biznesman? Ja myślę, że no z 11 może mieć. To już są grube miliony na koncie to są. Kanapki kroi ludziom ze szkoły i sprzedaje później. Może tak być, a bo wiesz co? Oszukuje panią ze sklepiku na 10 groszy. Mówi, że potem do niej się nie donosi. I donosi tylko na kumpli 60. Ej, tu jest ten najobrzydliwszy skin na świecie, chodź. Farmer? Nie, ryba. Nie, no bo go obiłem go. Ej, co oni robią w ogóle? Oni są nienormalni. Co jest? Ma to godność i honor człowieka? Spawią. Leży, let's go, profesor snajperki, zapraszam, herę. Ja pierdziele, nienawidzę go. O, idzie tu po nas, idzie. Co ty ci się brałeś? Ty to jesteś po wojaku. Oni się podnieśli, Farmer. Tak, naprawdę? O, proszę, kto by się spodziewał. No jest nienormalny. Uciekamy. Nie, no nie wierzę. Nie, no to jest bandyta, widzu. I ginę od strefy, no. Żeby cię pies z kulawą nogą pogryzł. O, tu masz. Co ty się stało? Kuku na muniu masz. Tu masz, ty masz to. Nie, widzu, to jest koniec. Ja jestem amatorem więcej. Nie, będzie drama, będzie drama. Zobaczysz, ty knucie, ty. Tak, pozwałem Smartiego. Tak, tak, dokładnie. Widzu, łapka w górę zostawiamy. Wpadajcie na nasze kanały. Kanał Smarty, kanał Kepcio. Wszystkie linki w opisie. A co, Kepcio, na dzisiaj się żegnamy. Trzymajcie się, widzu. I życzę miłego dnia, wieczora. Trzymajcie się, cześć. I żeby Kepcio sobie kostkę skręcił, cześć.